Siema, siema, hejos. Dzisiaj parę tematów mam dla Was. Pierwszy temat to jest taki, że po prostu skasowałem 1000 filmików z YouTube'a, z kanału Black Opsa. Kolega mi tak podpowiedział, no i no żałuję teraz, że to zrobiłem. Ponad 1000 filmików skasować w ciągu jednego dnia, to no słabo to wyszło. Podpowiedział mi w ten sposób, że mówi, że właśnie jakiś YouTuber z nim rozmawiał i powiedział, że jak się kasuje te stare filmiki, nie, no to później te nowe mają większe zasięgi, bo tak algorytm YouTube'a teraz działa. No, okazało się to po prostu trochę mylne, błędne. Być może, że po prostu, nie wiem, może miał mniej widzów i mniej filmików i po prostu to akurat mu pomogło. A u mnie po prostu spadło to wszystko tak na dół, że tragedia. Nie wiem, czy koledzy mi pomogą, na przykład Jarek Bor, nie wiem. Zobaczymy, może mi pomogą. A jak nie, to po prostu co, no sam mam plan na odbudowę tego wszystkiego, czyli po prostu nic, tylko kręcimy, lecimy. Pomysłów jest mnóstwo, nowy sprzęt na kanał też wleciał. Czyli jak myślicie, że się martwię czy coś, to nie, nic z tych rzeczy, po prostu lecę dalej, robię swoje. I co? No naprzód, nie? Dwuja i te koło z przodu musi iść, nie? Do góry. Co? Następny temat. No już się pochwaliłem z tym sprzętem moim, czyli do kręcenia vlogów. Zaraz troszkę opowiem, ale jeszcze pokażę Wam tę moją fryzurę nową. Nowa fryzura Black Opsowa. Moda 2021-2022 Black Opso. No. Także słuchajcie, no ja się nie przejmuję tym, także spoko loko. Dużo widzów mam, także na razie te wyświetlenia są słabe, ale będą lepsze. Tak musi być, no po prostu. Już nieraz takie coś przechodziłem. Kiedyś też pousuwałem filmiki. I w sumie powinienem pamiętać, że to tak działa. No ale to nic. W ogóle wszystkich filmów, nie wiem, ze 3000 ponad. No, zostało teraz, nie wiem, coś około 400 i coś. Ale szybko nadrobimy. Będą playlisty się same tworzyły i te playlisty też właśnie dużo dają, jeżeli chodzi o pozycjonowanie kanału. Także spoko, nie przejmujcie się. Następna sprawa. Jak ja się nie przejmuję, to wy się też nie przejmujcie. Następna sprawa to jest taka, że cały czas jest aktualny ten projekt, który wymyśliłem, czyli po prostu będę przyjeżdżał do Was i kręcił vlogi z Waszymi maszynami. Czyli na Facebooka, na Blogopso możecie śmiało wysyłać adres, jaki sprzęt macie. Weźmy sobie na początek województwo kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, pomorskie. Czyli możecie po prostu śmiało wysyłać, ja się na pewno odezwę. Tylko pamiętajcie, wpiszcie adres i wpiszcie, co to jest za sprzęt. Obojętnie co macie, to tam już nie ważne. Może być rower. Jeżeli nie chcecie, żeby, przypuśćmy, nie wiem, w waszym garażu to było kręcone, można gdzieś odjechać kawałek, żeby po prostu, wiem o co chodzi, żeby po prostu nie była aż tak bardzo rozpoznawalna miejscówka. No i czemu służyć będą te vlogi? Te vlogi będą na pewno pożyteczne, dlatego że po prostu dużo ludzi chce kupić sprzęty. Czasem po prostu nie ma, nie wiedzą po prostu co to jest. Pytają innych, mnie się pytają. Nie każdy zna te sprzęty, no na przykład jakieś tam, nie wiem, Kawasaki, sprzęt Suzuki nieznany, którymi przypuśćmy nie jeździliśmy. A tak po prostu zawsze jak pojadę na takiego vloga, no to widz opowie o swoim sprzęcie, za ile go kupił, kiedy go kupił, co się psuje, co się nie psuje, czy zadowolony jest ze sprzętu, czy nie. No i takie informacje po prostu z tych vlogów będziecie mogli sobie brać do przyszłego zakupu własnego sprzętu. No, czy to będzie quad, czy to będzie motocykl, skuter, obojętnie, ścigacz, chopper, cokolwiek macie, wysyłajcie, ze wszystkiego zrobimy materiał. Oczywiście wcześniej się odezwę, także możecie się nawet nie spodziewać kiedy, a Bleku przyjedzie do Was, nie? I co? I kręcimy vloga po prostu. Tak to jest. Tak to będzie. I co jeszcze?
No właśnie, chciałem Wam opowiedzieć trochę też o tym sprzęcie, którym teraz nagrywam. Właśnie się cały czas nim troszkę tutaj bawię. To jest Lumix, Panasonic Lumix G80 ze zmiennymi obiektywami. Właśnie sobie teraz tutaj najeżdżam, zoomiki robię. Teraz pracuję na obiektywie 7x14 Olympusa, Olympus Pro. Mam jeszcze drugi obiektyw 14x180, czyli po prostu na taką jazdę po, przypuśćmy, jak ktoś będzie mnie kręcił gdzieś na, nie wiem, w terenie z dużym zoomem. Ten akurat jest szerokokątny, tamten będzie się nadawał typowo pod vlogi kręcone na dworzu, a ten typowo pod vlogi o takie w pomieszczeniu, czy tam z osobami, z ludźmi. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No czekamy, aż się odezwie sponsor i znaczy no przywiezie nam mikrofon, bo mikrofon też jeszcze wpadnie na kanał. Bardzo fajny. No wartości tak około 1500 zł ten mikrofon, no to dlatego potrzeba było sponsora. Nigdy bym na to nie uzbierał, zwłaszcza teraz z takimi słabymi zasięgami. No ale tak się akurat stało, że po prostu będziemy mieli taki mikrofon. Czy to jest potrzebne, czy nie? Mi się wydaje, że jest potrzebne. No, prawie 60 tysięcy widzów i mimo, że wyświetlenia nie są duże u mnie na kanale, no to codziennie przybywa spora liczba widzów. Można to zaobserwować. Trochę odchodzi, trochę przychodzi, ale zawsze idzie to w górę, na plus. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Ale te vlogi to męczące są, ojeny. Ale ten aparat też jest ciężki, to nie jest takie trzymanie sobie GoPro. Także no, jesteśmy tutaj uzbrojeni w kamery, czyli Sony 3000X, Lumix G80 i nowa GoPro 8, z której jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę bardzo fajnie nagrywa, fajnie dźwięk nagrywa, nie łapie tyle tych wiatrów co poprzednie. Co jeszcze? No lepsze ma parametry, jeżeli chodzi o obraz, o jakość nagrywania obrazu. No a tutaj tą kamerkę, no to możecie ocenić w komentarzu, czy to jest zjadliwe, czy nie jest zjadliwe, czy to dobra jest ta kamera, czy niedobra jest ta kamera. No, tu mi się loki lokują. Opie. Co ty? Sesję mogę sobie sam zrobić. Nawet fotograficzną. Nawet foto. No nawet mogę zrobić sobie sesję foto tym sprzętem. Jeszcze co? To, że po prostu wiosna u nas jest. Wiosna, nie wiem, 14-15 stopni. Także jutro zmieniam na te opony. Na Rapturusa i pojadę trochę poupalać po mieście i może pojadę na Willy Boysów, może Słowasa namówię, może razem pojedziemy i po prostu coś tam poupalam. Spróbuję po prostu na koło go wyrywać. O Raptusa, no powinno być dobrze. Przyczepnie jest teraz, sucho, fajnie. Asfalt już trochę nagrzany, także trochę polecimy z tym. Także nauczka, nigdy nie słuchajcie, kto wam co mówi. Każdą radę podzielić trzeba przez 10, zastanowić się, skonsultować jeszcze. Dobra, nara, hej, trzymajcie się. Czekajcie na kolejny filmik. Ale się nagadałem. Jeszcze fotę muszę sobie zrobić. Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you out. I could be the villain. That is okay. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day. Man.
and you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Then it's that first, cause we going, you going insane. Nara, hey,